Weroniko, widziałam na Twoim Instagramie, że zaczynasz swój nowy, prywatny projekt. Zdradź nam proszę, co to będzie. Jedyne, co mogę zdradzić a propos mojego nowego projektu, to tyle, że jest na pewno związany z muzyką. Będziesz śpiewać? Tak, będę śpiewać. A to będzie singiel, płyta, teledysk? Idea jest taka, że zaczynamy od singla, również teledysku związanym z tym singlem i jeżeli to się spodoba moim obserwatorom i fanom, to pójdziemy w album. Czy ty od zawsze miałaś talent muzyczny, czy ty dopiero ostatnio zaczęłaś się uczyć? Bo z tego, co widziałam, to chyba ty brałaś jakieś lekcje śpiewu. Tak, zgadza się. Ja tak naprawdę uczyłam się wokalu od 15 roku życia. Będzie 8 lat już. No przy okazji także uczyłam się gry na pianinie, na gitarze. Moja babcia ze strony mamy jest w ogóle dyrektorką szkoły muzycznej na Ukrainie, więc zawsze mnie pchała w tą stronę. Moniko, czy to znaczy, że w takim razie mamy porzucić te marzenia o tym, że ty kiedykolwiek pójdziesz do polityki śladami swojego dziadka? Znaczy mój dziadek cały czas mnie przekonuje czasem, żebym może pomogła mu w kampaniach wyborczych czy coś w tym stylu, ale zdecydowanie polityka to jest nie mój żywioł i jak dla mnie to jest na pewno zbyt stresujące środowisko. No, środowisko muzyczne, show biznesowe też jest z pewnością mocno stresujące. Tak, zgadzam się z tym, aczkolwiek czuję w nim zupełnie inny klimat, czuję się bardziej sobą w takim środowisku związanym z muzyką. Jeśli już zdecydowałabyś się wejść do polityki, to byłby to polski parlament, europarlament, samorząd, jak myślisz? Wydaje mi się, że raczej celowałabym w europarlament, ponieważ bardzo interesuje mnie ogólnie to, co dzieje się na świecie, a nie tylko w Polsce. I na koniec, Moniko, powiedz mi, oprócz muzyki, co jeszcze nowego u Ciebie w najbliższym czasie? Oprócz muzyki skupiłam się głównie na właśnie muzyce, na nagrywaniu coverów, na różnych współpracach z wykonawcami z różnych środowisk, ponieważ nie jest to tylko pop, rock, ale także rap. I oprócz tego zawiesiłam swoje studia po ukończeniu licencjatu i teraz zobaczymy, co z tego będzie. Ale licencjat zrobiłaś. Tak, ja ukończyłam już licencjat z grafiki artystycznej pod koniec września.